Witam. Dzisiaj testujemy mój nowy nabytek, a mianowicie tą oto lunetkę Lipers UTG 432. Ona charakteryzuje się czterokrotnym zbliżeniem. No i na dodatek jeszcze, co jest bardzo istotne, jest w technologii prawdziwa siła, czyli wytrzymałość TS. Sprzęt testuję z posiadanym już od 2 lat Hudsonem 90. Z tego co wiem, takie połączenie powinno być w miarę optymalne, dosyć tanie. Śrut, którego używałem do testów, to ten właśnie Logo Sport. Aktualnie strzelamy z odległości około 30 metrów. Luneta została już praktycznie wyzerowana. Cel jest tam daleko, taka biała styropianowa płyta przy furtce. Zaraz podejdę bliżej i pokażę, jakie są efekty strzelania z takiego dosyć nieprofesjonalnego stanowiska, ponieważ staramy się po prostu trzymać poziom tej broni, więc wygodne siedzisko, podpórka z poduszki, tak żeby tam nie było żadnych drgań wibracji. Wcześniej zerowaliśmy to na 10-15 metrach, 15 metrów to było mniej więcej tu. 10 metrów natomiast mniej więcej tu też było wyzerowane. Natomiast aktualnie na odległości 30 metrów ta wiatrówka w połączeniu z tą lunetą daje takie wyniki. Wszystkie te dziury na lewo i prawo to były z wcześniejszego zerowania, zanim była dokładnie wycentrowana. A teraz, jak widać, serię po 3-6 strzałów kończą w jednym dokładnie miejscu. Im dalej ta luneta sprawuje się lepiej. W każdym bądź razie na tej odległości, waląc tym śrutem, z takiego oto bardzo stabilnego miejsca, no wyniki są jak widać. Właśnie wyniosłem też to strzelanie trochę na wyższy poziom, tak mi się wydaje. Tam zapewne wszyscy mogli zobaczyć, że były kapsle przyczepione do tego styropianu. No to co się stało z jednym z nich przed chwilą. No niesamowite połączenie, naprawdę rewelacja, polecam. Coś wspaniałego. No. Tak jak już mówiliśmy, lubimy to proste chłopskie życie. Jedno z najbardziej prawilnych ognisk, jakie zbudowałem. No tak, zabawy z Lipersem dzień drugi. Wydaje mi się, że po ostatnim strzelaniu się nieznacznie rozregulowała lunetka, ale być może to jest powodem tego jest zmiana śrutu. Stwierdziłem, że na takie strzelanie raczej trzeba by użyć czegoś, co jest w powszechnej opinii uważane za cholernie celne. Poza tym wcześniej zrobiłem też na tej samej lunetce test. Całkiem przypadkiem mam chyba 6 różnych odmian śrutu. No i muszę powiedzieć, że wyniki były zatrważające, bo na przykład bardzo tanie gatunki tego śrutu, no to latały jak chciały na odległości 30 metrów. Natomiast im droższy, im lepszy, no jednak można powiedzieć, że osiąga o wiele lepsze skupienie. Zresztą w sumie jakieś takie podsumowanie tych testów zamieszczę za moment. Do egzaktów musiałem zupełnie od nowa ustawić całą lunetę na 30 metrach. Jak przypomnę, cel jest tam. W końcowej fazie no, skupienie wygląda tak jak tutaj. No jest świetne. Aczkolwiek po 6 próbach i niewielkich korektach zasugerowanych przez tak zwanego spotera udało mi się dokonać czegoś takiego. A to leżało tam na szczycie tej styropianowej belki. No także myślę, że ten śrut, ten karabinek, ta luneta, dla kogoś kto lubi sobie postrzelać rekreacyjnie, dla zabawy, na tej odległości, no chyba nie ma nic lepszego. No.
I tyle, no taka jest jedyny wniosek. No. Nie ma co się bawić w jakieś tam tańsze gówna albo w droższe już naprawdę profesjonalne sprzęty. Jeżeli chcemy się pobawić w strzelanie, no to dla mnie to jest jedyna opcja. Ponowny test maszynki. Od ostatniego strzelania musiałem niestety ustawić góra-dół 24 kliknięcia, żeby bardziej w górę strzelało. Nie wiem dlaczego, po prostu być może jak tak leżało, samo się rozregulowało, albo tam no, trochę z tym jeździłem. Aktualnie strzelam tego. Egzakta zatrzymuję na jakieś takie lepsze okazje, ale to się doskonale sprawdziło. Ponieważ na odległości, jak widzimy, tam gdzie jest ta styropianowa płyta, to już pokazuje, co się udało osiągnąć. Tarcza wygląda tak. Pudełko po papierosach wygląda tak. Natomiast ciekawa jest ta puszka, ponieważ na linię strzału dokładnie wchodzi ta tutaj dętająca. I wystarczy poczekać na odpowiedni podmuch wiatru i masz dwie puszki za jednym zamachem. No i to jest właśnie coś fajnego. Danger.